W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co decyduje o przejściu przez Ciebie badań na rozpoznawanie barw, jak jesteś kandydatem na kierowcę zawodowego, no i oczywiście jak masz kłopoty z rozpoznawaniem tablic Ishihary, najbardziej popularnych, lub jakiegoś innego podobnego, ale bardzo czułego testu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza. Witam Pana doktora, oglądałem Pana wszystkie filmiki dotyczące rozpoznawania kolorów, no dzięki. W jednym z nich pokazuje Pan trzy pieczątki w kolorach zielonym, czerwonym i żółtym, zaś w innym pokazuje Pan długopis. No ja rozpoznaję te kolory bez żadnego problemu, Pan mówi, że widząc te kolory powinienem przejść badania lekarskie na samochody ciężarowe. Przypominam, samochody ciężarowe kategoria C. Natomiast mój problem polega na tym, że nie rozpoznaję tablic Ishihary. Mam z tym ogromny problem, no ale jeżeli ktoś mi pokazuje kolory w normalnym odcieniu, prawda, odróżniam bezproblemowo. Także moje pytanie brzmi, czy faktycznie mogę zostać kierowcą zawodowym, no czy mam sobie nie robić nadziei? Z góry dziękuję za Pana odpowiedź. Normą jest tutaj rozpoznawanie barw podstawowych, potwierdzone przez lekarza okulistę. Cóż to są te barwy podstawowe? No, barwa czerwona, zielona, żółta, te co na sygnalizatorze. No, zacznijmy od mojej koszulki. No, mam nadzieję, że rozróżniasz tą barwę od tej barwy, czy tą barwę no, od tej barwy, czy tą od tej. Aczkolwiek nie są to takie kolory, być może jednoznaczne, ale pokażę Ci tutaj. Przykładowo, tu jest jakaś jedna barwa, tu jest druga barwa, trzecia barwa, czwarta barwa, piąta barwa na bateryjkach, czyli powinieneś rozróżniać tą barwę od tej barwy, inne bateryjki, prawda, ta barwa i ta barwa. Czy powiedzmy ten długopis. No, to jest takie półprofesjonalne, a szczerze mówiąc nawet nie półprofesjonalne, tylko bardziej sposobem domowym. Tym niemniej, jeżeli tu już nie rozróżniasz barw, to jest mała szansa, że będziesz rozróżniał te barwy gdziekolwiek indziej. Natomiast teraz pokażę Ci taki przyrząd profesjonalny. No i jeżeli teraz widzisz tutaj różnicę w kolorze światełek, rozpoznajesz je prawidłowo, no, masz naprawdę duże szanse na przejście badań okulistycznych na kierowcę zawodowego. No i sobie przykładowo nacisnę tutaj, nacisnę tutaj, nacisnę tutaj. Te barwy się zmieniają. Zabawa też polega na tym, że może się pokazać kilka razy inna barwa w jednym polu, prawda? Czyli to, że teraz jest barwa taka, a za chwilę może być barwa taka. Oczywiście to jest jedna z wersji tego urządzenia, także nie ucz się tego na pamięć. Bo niestety lekarz ma tu wiele opcji do wyboru i może Cię troszeczkę zmylić. Ale generalnie, jeżeli na tym rozpoznajesz barwy podstawowe, to masz naprawdę duże szanse na przejście badań okulistycznych i zostania kierowcą zawodowym, czy to ciężarówki, czy autobusu. Także na tym kończę. Jeżeli to wideo rozwiązało Ci jakiś problem, daj lajka, daj kciuka. Podziel się z nim oczywiście na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Nasza Klasa, czy jakieś inne ulubione forum. No jak chcesz więcej takich filmów, to już w tej chwili zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj po mojej prawej stronie i tam na dole. Po Twojej stronie lewej. Jaka jest z tego korzyść? Oczywiście zaraz po ukazaniu się kolejnego filmu otrzymasz go jako jeden z pierwszych, a nawet być może jako pierwszy. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.